pasta jajeczna. Jest to bardzo dobry i szybki sposób na nieco inne niż z reguły jada się na co dzień śniadanie. Pasta jest prosta w przygotowaniu, nie wymaga wielu składników i lubią ją zarówno dorośli, jak i dzieci. Do przygotowania pasty jajecznej potrzebne są następujące składniki. Ser biały, półtłusty, jajka, jogurt naturalny, majonez, szczypiorek, pieprz i sól. Do gotującej wody wrzucamy jajka. Warto je wcześniej zalać ciepłą, a nawet gorącą wodą, aby nie popękały. Przykrywamy i gotujemy. Następnie kroimy szczypiorek bardzo drobno i wrzucamy nasz ser do miski i musimy go rozdrobnić. Nie trzeba go tak bardzo długo ugniatać, wystarczy go rozdrobnić, aby nie miał on konsystencji jakiejś takiej maźni. Następnie po ugotowaniu na twardo jajka obieramy ze skorupek. Czyścimy i odkładamy na deskę. Następnie za pomocą tarki ucieramy jajko na drobne kawałki. Dodajemy poszatkowany szczypiorek, dwie łyżki majonezu, dwie łyżki jogurtu naturalnego. Następnie doprawiamy pieprzem, solą i wszystkie składniki dokładnie mieszamy. I pasta jest gotowa. Wygląda wyśmienicie, smakuje doskonale. Także polecamy ten przepis wszystkim. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne przepisy.